Dzień dobry, ja jestem Luke FPS. W dzisiejszym materiale, którym jest komentarz na żywo, zobaczycie, słuchajcie, mój gameplay, moją grę, mój mecz z użyciem najgorszego pistoletu, w Call of Duty Black Ops 3, którym jest zdecydowanie Vesper. Może to nie jest najsłabsze SMG, ponieważ jeżeli dobrze traficie, to naprawdę ultra szybko zabija ta broń. Ma najwyższą szybkostrzelność ze wszystkich w tej grze, ale niestety to ma swoje minusy, dlatego że ma bardzo, bardzo małą celność. Zobaczycie zresztą w tym gameplayu, że czasami no prawie nie ma odrzutu ta broń, a czasami po prostu tak rzuca, że nie da się z metra trafić przeciwnika. Moje dodatki, jakie miałem do tego pistoletu maszynowego, to celownik, refleks, szybkie wyciągnięcie, uchwyt i celownik laserowy. Nawet z tym uchwytem ta broń jest bardzo, bardzo trudna do ogarnięcia. Nie jestem w stanie przewidzieć, jak ona się zachowa, ponieważ ma tak duży odrzut czasami. Moje perki, jakich tu używałem, czyli atuty, to szybkie dłonie, padlinożerca oraz tłumik egzo. Użyłbym innych dodatków typu na przykład zamiast celownika laserowego szybki magazynek albo powiększony, choćby wydłużona lufa. Niestety od 12 dopiero poziomu broni się odblokowuje teże dodatki. No i jak widzicie, brakuje mi bardzo mało, jeden kill, jedno zabójstwo chyba do 12 poziomu, więc niestety nie udało mi się tego odblokować. Mam nadzieję, że gameplay wam się spodoba. Jeżeli podoba wam się ta forma materiałów, to wiecie co robić, łapeczki w górę, może jakieś komentarze fajne. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych komentarzach live na żywo. Cześć! Dobry. O. Okej, okay, uciekam stąd. Pad mi się psuje, fuck! Bo ma jakieś opóźnione ruchy. Źle. Okej. Okay. Coś jest nie tak z moim padem. Ach, się wychyliłem niepotrzebnie. Serio, taki randy wychodziłeś na gunfight? A ty co tu robisz? Piecz? Oh my god. Dobrze, mamy... Mamy skupienie bojowe. O nie. Sheesh. Oh my god. Tym padem coś jest nie tak. Zepsuł mi się pad, serio, dopiero co go kupiłem. Nie. Tak nie może być. Tutaj. Niezły ten Vesp, czasami daje radę. Szkoda, że tylko czasami. Jego KN? Nie wiem. Okej. Chodź tu. Szybko, Hellstorm. O! Triple, baby! Jeden frag, oh my god, jeden frag. Boję się. UAV inbound. UAV pięknie. Nie. Talon, pomóż mi.
Jest! Dawaj, Raps! Dawaj, Raps! O, jest! Masz go, teammate, nice, dobra. Nie jest źle. Na ich spawna biegniemy. Nie, teammate. Teraz spawn flip znowu. 34 na 3 już? Okej. Okay. Do środka, mamy Vespra. Jezus, ślepy jestem, błagam. Nie, nie, nie! Zabiłem go, cholera! Oj. Właśnie na takich mapach Vesp akurat jako tako jest sprawny, ale VMP i tak daje radę i ciśnie tą broń. To jest słabe, nie powinno tak być. Vesp powinien być chociaż na małych mapach używalny. Oj, takie odległości nie masz. Nie ma najmniejszych szans. Ale jesteś noobem, większym ode mnie. Tam jest koleś. Jeszcze. Teammate'ci poradzili sobie, okej. Jest. Tędy. Oh my god, boję się. Pat mi świruje, nie kontroluję co robię. Świetnie. Kampisz tu? Twój KN chyba. Ej, naprawdę nie kontroluję co mój pat robi. Oh my god. Z Vespra 45 na 4. Myślę, że to jest całkiem dobry wynik, dlatego że ta broń jest kurewsko trudna do ogarnięcia. Oh my god, jak głośno to gra jest. Dobrze! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego komentarza live do końca. Jeżeli wam się podoba forma, czyli komentarze live, czyli komentarze na żywo, czyli gram i komentuję to, co na żywo robię, to dajcie znać w komentarzach. Łapeczka w górę? Może łapeczka w górę? Łapeczka w górę. Trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce. Życzę wam miłego dnia lub wieczoru. Cześć.